Cześć, witaj w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie dzielę się wiedzą i doświadczeniem na temat stron internetowych, sklepów online, systemów IT oraz automatyzacji i optymalizacji dla biznesu. Trochę tego było, dobra. Dziś skupię się na ważnym aspekcie, kosztach związanych z posiadaniem i utrzymaniem strony internetowej. Zacznijmy od podstaw. Każda domena potrzebuje nazwy. Rejestracja domeny to pierwszy krok. Koszt wykupienia domeny na pierwszy rok to zazwyczaj 5 do 10 zł, natomiast jej coroczne przedłużanie kosztuje już 150 zł rocznie. Pamiętaj, że domena to adres Twojej strony w internecie, więc wybierz ją mądrze. Następnie mamy hosting, miejsce, gdzie Twoja strona mieszka w sieci. Koszt hostingu, tak jak w przypadku domeny, jest dość niski za pierwszy rok i wynosi 50-60 zł. Natomiast jego przedłużenie to już koszt nawet 800 zł rocznie. Pamiętaj, że dobry hosting to klucz do szybkości i dostępności Twojej strony internetowej. Ale też rozejrzyj się po rynku, aby nie płacić za niego milionów monet. Dalej, bezpieczeństwo to priorytet. Certyfikat SSL, który zabezpiecza dane użytkowników, to koszt około 150 zł rocznie. To nie tylko ochrona, ale też zaufanie, jakie dajesz swoim odwiedzającym. Dziś dzielę się... Nie dziś, tylko gdzie? Kolejny punkt to optymalizacja witryny od strony technicznej pod SEO. Roczny koszt to około 2000 zł. Środki te trafią w ręce programisty lub software house'u za 10-20 godzin pracy nad optymalizacją Twojej strony. Inwestycja w SEO to inwestycja w lepszą pozycję Twojej strony w wynikach wyszukiwania, a co za tym idzie w darmowy ruch. Więc warto. Natomiast, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców, niezbędny jest marketing. Biorę tu pod uwagę zarówno współpracę z agencją SEO, jak i płatne reklamy w Google czy social mediach. W tym punkcie koszty mogą być bardzo różne, ale zakładam, że na początku wydasz pomiędzy 500 a 2000 zł miesięcznie. Zbliżając się do końca listy. Twoja strona wymaga przynajmniej regularnych przeglądów, aktualizacji i utrzymania. To koszt od 150 do 500 zł miesięcznie. Sprawdzenie dostępności miejsc na serwerze czy podniesienie wersji oprogramowania to podstawa podstaw. Przedostatni punkt to analityka. Wiele podstawowych programów i narzędzi analitycznych jest darmowych, więc tutaj koszt przyjmuję jako 0 zł miesięcznie. Natomiast chcąc korzystać z zaawansowanych narzędzi, będziesz musiał ponownie sięgnąć do kieszeni. Na koniec wsparcie techniczne i SLA dla prostych stron internetowych to koszt od 150 do 500 zł miesięcznie. Ale to inwestycja w spokój ducha i szybką pomoc w razie problemów. Podsumowując, posiadanie, utrzymanie i marketing strony internetowej wiąże się z różnymi kosztami, które można uśrednić do kwoty około 2 lub 3 tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast pamiętaj o trzech ważnych rzeczach. Podane przeze mnie kwoty są szacunkowe. Warto zauważyć, że wiele usług, takich jak domena, hosting i certyfikat SSL, często kupuje się w pakietach, co może obniżyć ich indywidualne koszty. Na przykład SSL jest często oferowany bezpłatnie w ramach całego pakietu hostingowego wraz z domeną. Po drugie, w przypadku marketingu i SEO wydatki mogą być bardzo zróżnicowane. Ale w tym wypadku powiedzieć bardzo, to jak nie powiedzieć nic. Możesz wydać na te cele 500 zł rocznie lub równie dobrze 500 tysięcy zł miesięcznie. W zależności od skali Twojego biznesu, celów Twojej działalności i zasobności portfela. Co do wsparcia technicznego, jego ceny również mogą się różnić. W naszym przypadku oferujemy pakiety wsparcia technicznego, które zaczynają się już od 500 zł miesięcznie. W cenie takiego pakietu zawarty jest już czas na prace techniczne, w tym zmiany oraz modyfikacje programistyczne. Pamiętaj, że każda strona internetowa to indywidualny projekt, a koszty jej utrzymania i rozwoju należy dostosować do specyficznych potrzeb Twojego biznesu. W naszym przypadku zawsze staramy się możliwie przejrzyście podchodzić do komunikowania naszych cen i dostępnych pakietów. Więc na naszej stronie internetowej pixlab.pl koszty realizacji projektu wyliczysz poprzez przycisk Wyceń projekt, a nasz cennik pakietów administracyjnych znajdziesz w menu oraz w stopce strony. Dziękuję za to, że poświęciłeś czas na obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.